Chwała Bogu, bracia i siostry. Rozważamy ostatnio zagadnienie związane z Księgą Jonasza. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Jonasz, Boży prorok, sługa Pana, otrzymuje słowo od Boga i idzie zupełnie w innym kierunku, niż to Słowo Boże mu kazuje iść. Wsiada na statek i płynie zamiast na wschód iść, to płynie statkiem na zachód. I bracia i siostry, w czasie tej podróży na początku wszystko się dobrze układało, ale później niestety Jonasz ma poważne problemy, ponieważ statek na morzu, kiedy znalazł się daleko już od brzegu, rozpętała się wielka burza i w czasie tej burzy załoga tego statku i pasażerowie znaleźli się w ogromnym niebezpieczeństwie. Chciałbym dzisiaj czytać dalszy fragment od 11 wiersza z pierwszego rozdziału Księgi Jonasza. Przeczytamy do końca rozdziału o tym, co działo się w czasie tej burzy na statku. Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelanej krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Moi kochani, Jonasz wyznał swoje grzechy, ale nadal cierpiał z powodu konsekwencji grzechu. Uznał sprawiedliwość sądu Bożego, poniósł karę, w końcu Bóg objawił swoją łaskę w odpowiedzi na uległość Jonasza i żeglarz. Moi kochani, bywa tak, że człowiek, kiedy znajdzie się dopiero w niebezpieczeństwie w swoim życiu, to zdaje sobie sprawę z tego, jak to życie jego przebiegało, wtedy pojawia się jakaś refleksja. I tutaj Jonasz zgadza się wreszcie z Bogiem. Bo na początku tej historii my widzimy, że on ma problemy ze zgodzeniem się z wolą Bożą. Zamiast w prawo idzie w lewo. I teraz w czasie tej burzy uzmysławia sobie, że to jest to całe zajście, całe to niebezpieczeństwo, w którym się on znalazł i ci ludzie, którzy są razem z nim, co jest to z powodu Boga, który rozgniewał się na niego. I w tym momencie Jonasz uznaje sprawiedliwość Boga i w końcu chce ponieść karę.
I bracia i siostry, jest taki werset w liście do Rzymian. Chciałbym go przeczytać. Myślę, że część z nas go zna na pamięć. To jest rozdział 6, a wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Moi kochani, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i On aż zdał sobie z tego sprawę. Zgodził się z tym, że zgrzeszył w swoim życiu. Uznał, że Bóg jest sprawiedliwy i że Bóg ma prawo do wymierzenia kary człowiekowi. W tym tekście, który czytałem przed chwilą, jest napisane: albowiem zapłatą za grzech. A więc jest jakaś zapłata za grzech. Inaczej mówiąc, jest jakaś kara za grzech, która może przyjść na człowieka. I tutaj z tego tekstu dowiadujemy się całej prawdy o grzechu człowieka, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego każdy człowiek musi umrzeć. To jest powód naszej śmierci. Kiedy Bóg stwarzał człowieka w ogrodzie Eden, to wtedy stwarzał go jako nieśmiertelnego. Dopiero po grzechu utracił człowiek nieśmiertelność. Co prawda Adam, Ewa żyli bardzo długo, setki lat. Dzisiaj ludzie żyją najwyżej dziesiątki lat. Ale i tamtych długowiecznych, i tych krótkowiecznych spotyka w końcu śmierć. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I jest coś cudownego, bracia i siostry, że my w Nowym Testamencie dowiadujemy się, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest wspaniałe. Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. I to jest coś cudownego, czego my dowiadujemy się z Biblii. Jonasz zaczął coś z tych rzeczy przeżywać. Wyznał swoje grzechy, zaczął cierpieć z powodu tych grzechów, uznał Bożą sprawiedliwość, wreszcie poniósł karę i Bóg objawił łaskę. Odpowiedzi na uległość Jonasza i żeglarz. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na ostatni werset, który czytaliśmy z księgi Jonasza, z pierwszego wersetu. Jest tam napisane: a ci mężowie bardzo zlękli się Pana. Tutaj jest napisane w tekście oryginalnym: zlękli się Jahwe. W naszych tekstach jest użyte słowo Pan. Zresztą słowa Jahwe Żydzi nie używają, kiedy czytają święte teksty. Zastępują go zawsze słowem Adonai, to znaczy Pan. Ale w niektórych tłumaczeniach, na przykład w Biblii Tysiąclecia, jest tak jak w oryginale. Tutaj są wszędzie użyte te słowa, zamiast Pan są słowa Jahwe. A więc zlękli się ci poganie Jahwe, jedynego prawdziwego Boga, któremu służył Jonasz. I zaczęli składać Panu ofiary, nawet uczynili Jemu śluby, Bogu Jahwe. Choć do tej pory mniemam, że wierzyli w zupełnie inne bóstwa. Nagle dowiedzieli się od Jonasza w tych niezwykłych okolicznościach,
Czyli on aż w ogóle nie miał zamiaru im zwiastować Ewangelii. Pamiętacie, co on robił na statku? Spał sobie. Dopiero ta sytuacja, te okoliczności, które zesłał Bóg, sprawiły, bracia i siostry, że Jonasz zaczął mówić o Bogu tym ludziom, którzy byli wokół nich. Też mi to tak trochę przypomina zbór jerozolimski na początku, kiedy oni w Jerozolimie mieli taką fajną społeczność ze sobą, ale nie ewangelizowali na zewnątrz. I Bóg coś zrobił. Pamiętacie, co zrobił Bóg? Zesłał prześladowania. I wtedy wszyscy się rozproszyli. Wierzący ludzie z Jerozolimy uciekali. I jak uciekali do innych miejscowości, do innych miejsc z powodu prześladowań, to głosili Ewangelię i rozprzestrzeniała się dobra nowina. A więc Bóg też czasami zsyła okoliczności, których my się nie spodziewamy, żebyśmy mogli opowiedzieć Ewangelię. I Jonasz znalazł się w tak dziwnej sytuacji, której na pewno się nie spodziewał. I oto nagle przyszło mu głosić słowo. Ale wygłosił je i ci ludzie poznali, że jest Bóg Jahwe i że to jest Bóg nieba, ziemi, morza. Do Niego wszystko należy. Więc złożyli mu śluby. Zaczęli się modlić do tego Boga. Składali ofiarę Jemu. A więc zaczęli czcić Boga Jahwe, którego nigdy wcześniej prawdopodobnie nie słyszeli o Nim, nie czcili Jego. Bracia i siostry, czytamy tutaj, że mężowie, ci pogańscy, bardzo zlękli się Jahwe, zlękli się Pana. I chciałbym dzisiaj zadać Tobie pytanie na tym miejscu, czy z lęku, czy z miłości okazujesz bojaźń Panu? Bracia i siostry, jak trwoga, to do Boga, mówi nasze przysłowie. Z jakich pobudek okazujesz bojaźń Panu? Czy w ogóle okazujesz w swoim życiu bojaźń Panu? Czy lękasz się Pana? Ja tutaj nie mówię o jakimś strachu, takim jak my boimy się, kiedy wejdziemy gdzieś do jakiegoś ciemnego pomieszczenia, czy idziemy sami przez las. I nagle tutaj coś zaskrzypi, tam jakiś szelest. I wiecie, jak to jest. Po plecach przechodzą takie mrówki wtedy. Czy, jak boimy się Boga? Czy boimy się z powodu kary? Czy nasza miłość do Boga jest z tego, że czcimy Go? Że oddajemy Mu chwałę z powodu tego, jak On wielki jest, jak On wspaniały jest, jak On jest potężny, jak On jest wielki, jak On jest cudowny. To jest powód, dla którego boimy się Pana, okazując Mu cześć i szacunek z powodu Jego wielkości. Bo mamy świadomość tego, że kiedy wznosimy nasz głos, to wznosimy go do ponadnaturalnej, duchowej istoty, niezwykłej, niezbadanej, niesamowitej, mającej ogromną moc naszego Pana, Boga, Stworzyciela, który kieruje nami, losami naszymi, losami tego świata. Bracia i siostry, kiedy mam okazać bojaźń Bogu, czy robię to z lęku, czy z miłości do Boga, okazuję Mu moją cześć. W jaki sposób chcę czcić Pana w moim życiu? Bracia i siostry, to ważne pytanie, myślę, że to ważny temat, on się pojawia w czasie burzy na morzu. Ale przecież my możemy te
ważne rzeczy, te ważne tematy spokojnie przemyśleć, kiedy nie ma burzy wokół nas. A często nie mamy na to czasu, ponieważ jesteśmy zajęci takim mnóstwem rzeczy, że potrzebujemy niejednokrotnie burzy w naszym życiu, żeby przejrzeć i żeby przyszło na nas jakieś otrzeźwienie. I oto jest Jonasz. I oto zdaje sobie on sprawę, że całe zajście jest spowodowane jego nieposłuszeństwem wobec Boga. I w czasie tej burzy, kiedy ci marynarze zadają mu pytanie, co zrobić, żeby to się wszystko jakoś ułożyło, uciszyła ta burza, on mówi, myślę, że to akt desperacji, ale też zrozumienia swojego stanu duchowego. On mówi, wrzućcie mnie do morza. A wtedy przyczyna, bo ja jestem tą przyczyną, zniknie i burza się uciszy. I bracia i siostry, ci ludzie tak zrobili. Ci marynarze wrzucili Jonasza do wody, do morza. Ja myślę, że im to łatwo nie było. Ja myślę, że jemu łatwo nie było, żeby podjął taką decyzję. Ale jednak Jonasz był świadomy kary i był świadomy tego, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ja myślę, że kiedy on wpadał do tej wody, to on nie myślał o wielkiej rybie. On nie miał pojęcia o tym, co się dalej wydarzy. On myślał tylko o jednym. Teraz przychodzi śmierć. Zapłata za nieposłuszeństwo moje względem Boga. Może przez myśl mu przeszło, o gdybym ruszył w stronę nie morza, ale pustyni i poszedł w stronę Niniwy. Dzisiaj byłbym zupełnie w innym miejscu mojego życia. Bracia i siostry, to jest również kwestia do przemyślenia dla nas wszystkich. Może dzisiaj byłbym w innym miejscu w moim życiu, gdybym kiedyś posłuchał Pana. Ale bracia i siostry, my poznajemy w tej historii Boga łaski. I dalsza część tej historii to historia o Bogu łaski. Jonasz nie miał łaski, nie miał litości dla Asyryjczyków. Powiedział, nie pójdę im zwiastować Ewangelii. Nie zwiastował Ewangelii tym pogańskim żeglarzom. Miał ją dla siebie. I co się stało? Bóg się rozgniewał. Bracia i siostry, co dzieje się dalej? W drugim rozdziale czytamy, lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Proszę kliknąć. O. Dobrze. I bracia i siostry, mamy tutaj ten dylemat. Z tą historią, to jest jak baśń, to jest jak bajka. Czy była taka wielka ryba, która mogłaby połknąć Jonasza? Czy człowiek może przeżyć we wnętrznościach ryby? Czy to w ogóle jest możliwe? Dzisiaj wielu nad tym się zastanawia i spekuluje na ten temat. Ja dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym odczytać wam fragment z książki na ten temat. Uznałem, że to będzie najlepsze, jeśli mam coś sensownego powiedzieć na temat dużej ryby i przebywania człowieka we wnętrzu wielkiej ryby. Ten cytat pochodzi ze strony 126 z książki Odpowiedzi na trudne pytania Josha McDowella i Dona
Stewarda. Piszą oni tak. Hebrajskie i greckie słowa, które są tłumaczone jako wieloryb, dosłownie znaczą wielka ryba. Istnieją pewne gatunki wielorybów czy rekinów, które są w stanie połknąć całego człowieka. Może to być rekin wielorybi, rekin biały i kaszalot. Wiadomo, że te potężne stworzenia połykały całe stworzenia większe niż człowiek. To właśnie wieloryb mógł połknąć Jonasza, lecz Biblia nie wymienia gatunku. Drugi problem jest związany z pobytem Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby. Jest znany człowiek o nazwisku James Bartley, który przetrwał 1,5 dnia we wnętrzu wieloryba, zanim został uratowany. Anatomia tych ssaków dostarcza wystarczające ilości tlenu, umożliwiające przeżycie. Istnieje także możliwość, że Jonasz umarł we wnętrzu ryby i że Bóg przywrócił go do życia po 3 dniach. Nie byłoby to niezgodne z nauczaniem Pisma, ponieważ jest w nim zapisanych przynajmniej 8 innych wskrzeszeń umarłych. Nie jest to jednak stwierdzone w tym opisie. Jonasz mógł przetrwać te 3 dni żywy. A więc jest możliwość, bracia i siostry, jeśli ktoś by wam zadał pytanie, czy człowiek może przeżyć w ogóle we wnętrzu ryby, to jest taki przykład, ja też i o innych przykładach słyszałem, że wyjmowano człowieka żywego z wnętrza ryby. A więc jest w stanie przeżyć człowiek we wnętrzu ryby. Skoro tak, to nie jest to baśń. To jest to autentyczna historia. I oto, bracia i siostry, Bóg, jako Bóg cudów, w pewnym momencie, kiedy Jonasz znalazł się w wodzie, wysłał tam rybę. I to był cud. Ryba, która tam znalazła się właśnie w tej chwili, była cudem łaski Bożej, jaką Bóg okazał Jonaszowi. I ta ryba, nie wiemy dokładnie, czy to był rekin wielorybi, czy to był kaszalot, może jeszcze jakieś inne stworzenie morskie. Ale wiemy, że we wnętrzu tej ogromnej ryby znalazł się Jonasz. I Bóg w ten sposób okazał mu wielką łaskę. Bracia i siostry, co Jonasz robi we wnętrzu tej ryby? Modli się. Ja myślę, że to jest najsensowniejsza rzecz, jaką on mógł zrobić. I jest to modlitwa niesamowita. Chciałbym ją przeczytać razem z wami. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi z głębi krainy umarłych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się wokół mojej głowy.
Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Może dotąd, bracia i siostry, Jonasz znalazł się we wnętrzu ryby i myślę, że tak jak w tej wodzie myślał o śmierci, kiedy połknęła go ta ryba. Według niego jego sytuacja nie zmieniła się. Ale, bracia i siostry, Jonasz nie stracił wiary. On modli się. Chce zobaczyć jeszcze przybytek Pana. Chce być jeszcze w Jerozolimie. Chce oddać chwałę swojemu Bogu. W tych ostatnich chwilach jego życia jego myśli są skierowane ku świątyni, ku Bogu. I myślę, że to jest dobre, co robił Jonasz. My dzisiaj, bracia i siostry, za chwilę będę mówił o znaku Jonasza i chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę, bo też na ten temat jest wiele spekulacji. Co stało się z Jonaszem, kiedy on był we wnętrzu ryby? Czy on tam umarł? Czy on był cały czas żyw? Zdania na ten temat są podzielone. Mnie wydaje się, to jest oczywiście moje jedynie takie wrażenie, kiedy czytam te teksty, zwłaszcza wiersz 3, 7 i 8, to z tego opisu przypomina mi to coś, co dzisiaj nazywamy śmiercią kliniczną. Coś z tak podobnych rzeczy się dzieje u Jonasza tam we wnętrzu tej ryby. Jeśli Jezus mówi o znaku Jonasza, to On pokazuje na swoją śmierć i na swoje zmartwychwstanie, kiedy opowiada o znaku Jonasza Żydom. I ja myślę, że Jonasz zmarł we wnętrzu tej ryby. Przynajmniej coś przeżył na wzór tej śmierci klinicznej, którą niektórzy ludzie przeżywają. Wierzę, że Bóg zmartwychwzbudził go, tak jak wzbudził zmartwych Jezusa. I oto ryba wypluła żywego Jonasza po 3 dniach na brzeg. Ktoś z ich teologów, kiedy czytał tą historię, powiedział, że Jonasz musiał w niesamowity sposób wyglądać, kiedy wypluła go ta ryba z powodu kwasów, które są w żołądku tej ryby. Jonasz, wychodząc na brzeg, był zielony, a włosy jego były zupełnie siwe z powodu działania właśnie tych soków żołądkowych wielkiej ryby. Co więcej, powiem wam, bracia i siostry, że Niniwijczycy, do których zamierzał teraz już iść, mieli Boga, który był przedstawiany jako pół ryba, pół człowiek. I kiedy zobaczyli takiego Jonasza, bracia i siostry mogli mieć różne skojarzenia. Ale co jest coś niesamowitego, co ten człowiek przeżył w czasie swojego pobytu tam we wnętrzu tej ryby, i myślę, że był czymś niesamowitym, kiedy wyłonił się z wnętrza tej ryby i kiedy udał się do Niniwy. Szkoda, że nie mamy jego opisu. Ale myślę, że Niniwijczycy, kiedy go zobaczyli, byli zaskoczeni, że ktoś taki do nich przybył. Bracia i siostry, chciałbym wrócić jeszcze do tej modlitwy Jonasza i przeczytać jej końcowe słowa. To jest 9, 10 werset.
Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Zapominamy o tej mojej wersji z tą śmiercią kliniczną, bracia i siostry. My nie wiemy, jak dokładnie było. To są tylko przypuszczenia. W każdym bądź razie wiemy, że Jonasz był we wnętrzu ryby i w pewnym momencie Bóg kazał tej rybie wypluć Jonasza i kiedy ryba wypluła go, to on był żywy. Halleluja. Bóg jest Bogiem pełnym mocy i chwały. I co chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, o tych wierszach 9-10? Otóż chwili nowego przebudzenia wiary. Jonasz zrozumiał wizję Bożej miłości wobec pogan. Wiersz 9. Ta wizja powinna mu towarzyszyć i motywować jego służbę. Wkrótce jednak miał o niej zapomnieć. No tak bywa często u nas. My wiele rzeczy wiemy, ale bardzo szybko o tych rzeczach jesteśmy w stanie zapomnieć. Niniwijczycy opamiętali się na słowa Jonasza, kiedy on tam do nich przybył. Niniwijczycy mieli pogańską przeszłość. Proroka, który był odstępcą, obcokrajowcem, już nie wspomnę, jak wyglądał. I ten prorok miał wyjątkowo ponure i smutne przesłanie dla nich. Czyli on mówił o wielkiej katastrofie, która ma przyjść na Niniwę. Taki kaznodzieja mógłby dzisiaj wywołać rozbawienie albo zażenowanie przy założeniu, że ktokolwiek chciałby go słuchać. Bracia i siostry, ale Niniwa usłuchała Jonasza. Powiem więcej. Niniwa się nawróciła. To jest coś niesamowitego. I tak, kiedy patrzę na Biblię, to widzę coś, co powinno być dla nas wielką zachętą, że Bóg często posługuje się ludźmi, których my byśmy nigdy nie użyli do służby. Popatrzcie, kim Bóg posłużył się w Dniu Zielonych Świąt w Jerozolimie. Człowiekiem, który zaparł się Jezusa 3 razy. Zawiódł na całej linii. Uciekł. W ogóle był zdziwiony, że Jezus zmartwychwstał. Kiedy niewiasty powiedziały, że grób jest pusty, to pobiegli tam z Janem. Jan był szybszy z powodu wieku, przypuszczam. I przybył pierwszy do grobu. I zobaczyli, grób jest pusty. Jezus zmartwychwstał. Bracia i siostry, Bóg posługuje się ludźmi często takimi, którzy Jego zawiedli. Wiedzcie o tym, że jeśli nawet zawiodłeś Boga, to Bóg nie zrezygnował z ciebie. Jonasz zawiódł Boga, kiedy był na morzu, ale Bóg nie zrezygnował z niego. Bóg nie rezygnuje z nikogo z nas. Jonasz, mimo swego nieposłuszeństwa, pozostał dalej wierzący człowiekiem. On wzywa Boga, modli się do Boga. Myśli o świątyni jerozolimskiej. Chce tam udać się na modlitwę. Ale wie, że śmierć teraz zagląda mu w oczy. Bracia i siostry, to niesamowita historia. To niesamowity znak. Dlatego ze Starego Testamentu, kiedy Pan Jezus chciał coś Żydom przedstawić, wstrząsnąć nimi, to pokazał im tą historię, że oni ją doskonale znali.
I powiedział im o znaku. Może sobie przeczytajmy o tym najlepiej z Biblii, Ewangelia Mateusza, rozdział 12, od wiersza 39. A on odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Bracia i siostry, wbrew temu, co myśleli Żydzi, to nie oni potępią Niniwijczyków w dniu sądu, ale stanie się dokładnie na odwrót. Niniwijczycy, poganie, potępią ich. Pokażą: patrzcie, myśmy mieli takiego, pożal się Boże, proroka, a uwierzyliśmy mu. A wy mieliście samego Syna Bożego. Bóg Jahwe posłał swojego Syna jednorodzonego, Jeszuę, do was. Iście usłyszeli Ewangelię, a wyście chcieli znaków. A wyście chcieli jeszcze nie wiadomo czego. Bracia i siostry, tak jest przewrotne często serce człowieka. Widzi dzieła Boże, widzi dowody łaski Bożej, a jednak nie ufa. A jednak ma jakieś ale. A jednak zawsze jest jakaś przeszkoda. Żydzi mieli wszystkie przywileje i obietnice, ale odrzucili Chrystusa. To jest niesamowite. Bracia i siostry, może my dzisiaj spoglądamy na tych ludzi, którzy są wokół nas i myślimy podobnie, jak myślą Jonasz. Może myślimy podobnie, jak saduceusze i faryzeusze w czasach Jezusa. I oto dzisiaj znak Jonasza. Oto dzisiaj przesłanie Pana. Oto dzisiaj historia, która miała wstrząsnąć Żydami. Oto historia, która ma wstrząsnąć nami. Bo to jest niesamowita historia. Historia o wielkiej Bożej łasce. O tym, że Bóg kocha każdego człowieka. Nieważne, czy to Grek, Żyd, Rzymianin, czy Polak, czy Koreańczyk, czy Nigeryjczyk, czy to dziecko tam, siostro z Ugandy, prawda? Wszystkich Bóg kocha. Alleluja! Bóg jest Bogiem łaski i miłości. I dzisiaj tą historią chce nam to powiedzieć. I 2000 lat temu Jezus chciał to samo powiedzieć. Dzisiaj to słowo jest żywe i to słowo jest posłane do nas, bracia i siostry. Każde pokolenie staje przed pytaniem, co zrobisz ze znakiem Syna Człowieczego. Dzisiaj znak Syna Człowieczego. Historia z rybą z księgi Jonasza. Bracia i siostro, co z tym zrobisz? Możesz mieć wiedzę i poznanie, a nie być zbawiony. To przerażająca wiadomość. Wielu ludzi ma znajomość, ale znajomość nie czyni nas zbawionymi. Znajomość o Jezusie, Ewangelii, znajomość
przesłania o zbawieniu nie czyni nas zbawionymi. I jeśli nie żyjemy według Ewangelii, jeśli nie żyjemy z Jezusem, to nie liczmy, bracia i siostry, na to, że Bóg któregoś dnia nie powie do ciebie: idź precz, sługo nieużyteczny. Ale dzisiejsze przesłanie, bracia i siostry, co prawda jest o słudze, który niewielką miał na początku użyteczność, ale potem po tych dramatycznych wydarzeniach on zrozumiał, w czym rzecz, i poszedł na miejsce, które przygotował Bóg dla słowa, dla Ewangelii. Poszedł do tego ogromnego miasta Asyryjczyków z przesłaniem Bożej woli. Chciałbym, bracia i siostry, jeszcze na zakończenie dzisiejszych naszych rozważań przeczytać z pierwszego listu do Koryntian jeden werset, to jest z pierwszego rozdziału, a wiersz 22, 1 Koryntian 1:22. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. No właśnie. Żydzi domagali się znaku od Pana Jezusa. Uwierzymy w Ciebie, ale jakąś pokaż nam sztuczkę. Coś zrób spektakularnego. No co prawda słyszeliśmy, że tam zbudziłeś z martwych tą osobę, tam, że kogoś uzdrowiłeś, ale my teraz chcemy to wszystko zobaczyć. My chcemy popatrzeć i wtedy ocenimy, może uwierzymy, a może nie. Pokaż nam. Bracia i siostry, Jezus przejrzał serca tych ludzi, dlatego powiedział im: nic więcej nie zobaczycie dzisiaj u mnie jak znak Jonasza, który wam zapowiadam. Nie wiem, ilu z nich pamiętało o tym, bo nawet apostołowie o tym znaku Jonasza zapomnieli. Wielkanocny poranek. Ale bracia i siostry, my wiemy dobrze o tym znaku. I dzisiaj mamy to, co tutaj jest napisane. Jedni znaków się domagają, a drudzy mądrości poszukują. Co ci jest bliższe? Która grupa ci jest bliższa, jeśli chodzi o twoje poszukiwanie, o twoje podążanie za Bogiem? Bracia i siostry, współczesny człowiek łączy obie te postawy. Racjonalnie wyjaśniające swoje żądanie znaku. Ten człowiek, opierając się na swojej mądrości, doszedł do wniosku, że dobry Bóg nie pozwoliłby na okropności wojny, głodu, chorób. To oznacza nic innego, jak tylko, że ten Bóg nie może istnieć. I dzisiaj wielu ludzi zaprzecza istnieniu Boga w ten sposób, powiadając: popatrz na okropności, które dzieją się na tym świecie. Dlaczego Bóg do tego dopuścił? I dzisiaj to jest pytanie, przez które wielu ludzi nie może przebrnąć. Dlaczego? Bracia i siostry, czy Bóg zbudował komory gazowe w Auschwitz? Chyba nie. Myślę, że wiele tych historii powstało tylko z tej przyczyny, że człowiek zapomniał o Bogu. Wiele katastrof na tym świecie wydarzyło się z powodu tego, że człowiek zapomniał o Bogu.
Wiele wojen wydarzyło się z tego powodu, że człowiek zapomniał o Bogu. Wiele chorób jest dzisiaj z powodu tego, że człowiek zapomniał o Bogu. Czy Bóg stworzył AIDS? Czy Bóg stworzył weneryczne choroby? Z czego one się biorą? Z niemoralności człowieka. Z jego buntu przeciwko Bogu. Dzisiaj wiele mówi się o wolności, ale bracia i siostry, w imię wolności, tej źle pojętej, wiele ludzi trafiło do alkoholu, do narkotyków, do hazardu, do wielu, wielu rozmaitych uzależnień. I my musimy mieć świadomość tego, że Bóg ma prawo, ma słowo i to słowo Boga jest święte. I po to ono jest dane człowiekowi, aby człowiek mógł uniknąć wielu niebezpieczeństw w swoim życiu. Gdyby Jonasz posłuchał Boga, czy przeżyłby tak traumatyczną historię jak ta we wnętrzu ryby? Na pewno nie. Także myślę, bracia i siostry, że ta historia dzisiejsza to historia do przemyśleń na najbliższe dni dla nas. Niech was Bóg błogosławi w tych przemyśleniach. Amen.